zaskoczyć. O wiele bardziej interesujące są intelektualne wpływy na jego myślenie, które są widoczne w liście. Poza Piusem XII w Mediator Dei, jedynymi żyjącymi pisarzami, na których powoływał się Montini, byli ci z lewej strony ruchu liturgicznego, Guardini, Jungmann i Buje. Mamy duchowe zaplecze. I tu jest odpowiedź. Dlaczego takie nazwiska Guardini, Jungmann i Buje, którzy nigdy w hierarchii Kościoła nie zajęli wysokiego miejsca, znaleźli się, ich tezy, przewrotne tezy, znalazły miejsce w Kościele. Tak to działa. Tak to działa. Także zobaczmy, że takie funkcje tych różnych sekretarzy, ekspertów, to są najważniejsze funkcje. Najważniejsze funkcje. Potrafią przekręcić tego, który później pójdzie do góry. Montini, Jungmann. Zarówno teoria zepsucia Jungmana, jak i jego teoria liturgii pastoralnej pojawiają się w wielu tekstach. Montini powiedział, że wierni muszą rozumieć obrzędy liturgii, a jedną z przeszkód jest język łaciński. Oczywiście te ślady słów Jungmana wskazują, że łacina powinna zostać zastąpiona językami narodowymi. Co więcej, Montini powiedział, że jest to styl obrzędów. Wydaje się, że to sprzyja, że to sprzysięga się, aby utrudnić zrozumienie. Są w cudzysłowie słowa, takie słowa wytrych. Sprzysięga się, aby utrudnić zrozumienie liturgii współczesnemu człowiekowi. Współczesny człowiek. Pan jest współczesnym człowiekiem, czy przyszłym człowiekiem, czy wstecznym człowiekiem? Bo przyszłym jeszcze może być, ale wstecznym, broń Panie Boże. Współczesnemu człowiekowi, który pragnie wyjątkowej zrozumiałości. Znowu zepsucie prymitywnego ideału i zasłona zły. Montini przestrzega przed wykluczeniem współczesnego człowieka z wewnętrznych duchowych obrębów świętej liturgii. Musimy zatem przekształcić trudność, jaką stwarza rytm liturgiczny. Po zacytowanym wersu z Jungmana o liturgii jako duszpasterstwie, liturgia celebrowana w sposób żywy była przez wieki główną formą sztuki duszpasterskiej. Montini dodał, musi taką pozostać. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wszystkie te komentarze były zapowiedzią późniejszych wydarzeń. Jeszcze teraz tu jest Montini Buje. Jeszcze bardziej złowieszcze były przyjęcie przez Montiniego idei z ideologii zgromadzenia Louisa Buje. Na początku drugiej części listu zaczyna pojawiać się język Buje. Montini powiedział, że musi istnieć w cudzysłowie poczucie wspólnego działania. Poczucie wspólnego działania. Należy zwrócić uwagę na Pan tu jak pracuje, trzygodny Panie, Pan ma poczucie wspólnego działania? Ma Pan czy nie? Zależy, nie? A dlaczego zależy? Bo zależy z kim? A tutaj jest poczucie wspólnego działania. Wszyscy razem, wszystkie ręce na pokład. Wiadomo, że jak takie hasła są, to jeden będzie pracował, inni się podwieszą. Ale później ten jeden, żeby się innym nie narazić, będzie gadał im, że to oni to zrobili. A oni rosnąć będą w pysze, że tak, jak najbardziej, to dzięki nam. To u nas, to my. Na początku drugiej części listu zaczyna pojawiać się język Buje. Należy zwrócić uwagę na czyli poczucie wspólnego działania. Należy zwrócić uwagę na zgromadzenie liturgiczne, zgromadzenie, tak, kachał. Musi ono wyglądać jak wspólnota i mieć doświadczenie wspólnoty. To jest słowa doświadczenia. Ja w seminarium, jak byłem, to pamiętam tak. Zapamiętałem księdza inspektora Semika, który został rektorem, że przyszedł ze słowem kontekst. Jak mówił zdanie, to za każdym zdaniu było jeden raz w kontekście, z kontekstem, z kontekstu, przez ten kontekst na okrągło. To u księdza Semika, a u siebie i u otaczającego mnie grona, ksiądz Marcin Kozyra, doświadczenie. Doświadczenie, to trzeba doświadczyć. Pan już tego doświadczy. Dlaczego? Doświadczenie religijne Boga. Jak ci jest Bóg bliski? Tulit. Przytulić Boga do serca. Albo Bóg tuli cię do serca. Doświadczenie. Bra
Brahmiński, cały ruch oazowy oparł o doświadczenie. Ksiądz profesor czy doktor Brahmiński, musi ono wyglądać jak mieć doświadczenie wspólnoty. Wystrój wnętrza budynku kościelnego wiąże się z koncepcją teologiczną, samą naturą zgromadzenia. To, co robimy, to formowanie tego ludu Bożego, który stanowi eklezja. Musimy zaszczepić we wszystkich sens wspólnego działania, który jest właśnie sensem uczestnictwa. To jest to, co dzisiaj nazywa się zmysłem wspólnotą. Zobaczcie, ci godniwierni, ktoś żył takimi hasłami. To oni żyli opcją. My musimy Kościół wymyśleć na nowo. I ten wymyślany Kościół jest tym, który wymyślił Chrystus. Sobie wyobrażamy pychę tych ludzi. A popatrzcie na te siwiutkie głowy, jak staruszkowie się trzęsą tak przed śmiercią, który je. Tam jest pycha, potworna pycha. Czcigodna mam już 88 lat, czas za takich dziadów i dać wieś się w pielgrzymce. Jeśli się samemu nie było taką starą z babą, która taką samą pychą żyła. A tym bardziej, jakby się było, miał chociaż cząstkę w tym. My musimy Kościół zamyśleć na nowo. To lepiej było tego Piusa I wykopać jako męczennika, jeśli szczątki się zachowały, i napluć, spotwarzać je, niż robić to, co robili. Bo wtedy byśmy się jako ludzie wierni, katolicy, orientowali, co oni robią, co oni mają w głowach. Rzecz jest, że to my też tak mieliśmy. Nasze mamy, nasze dziadki. Rewolucja, bunt posiany w sercach ludzkich. Odwieczny. Który przybiera tylko nowe postacie, zawsze charakteryzujące się tym samym. Buntem przeciwko legalnej władzy i zaprowadzaniem nowego porządku. I ostatni jeszcze akapit. Cytat, który Montini wykorzystał jako swój argument na poparcie powyższych idei, jest następujący. To jest Montiniego teraz. Liturgia, mówi współczesny autor, ma być postrzegana jako spotkanie ludu Bożego zwoływane w konwokacji przez Słowo Boże za pośrednictwem posługi apostolskiej, aby lud świadomie zjednoczony mógł usłyszeć samo Słowo Boże w Chrystusie, mógł przyglądać do tego Słowa poprzez modlitwę i uwielbienie, wśród których Słowo jest głoszone, i w ten sposób przypieczętować przez ofiarę eucharystyczną przymierze, które dokonuje się przez to samo Słowo. Jak czytam ten cytat, to takie cytaty, tak pisane, dla mnie tak samo brzmią jak SMS od pana Jacka, że gdzie to, że nie pójdzie na pewno, o czymś tam było. Że się nie uda do G4. Wyszukane słowa, pod którymi czuję, że kryje się pustka, nadmuchany balon. Oczywiście widzieliśmy już ten cytat wcześniej, pochodzi on z Liturgical Piety Bouillet, jest punktem wyjścia dla jego teologii zgromadzenia. Dalej z analizą. Czytam czcigodnym wiernym w zestawieniu z tą krótką notką, na którą zasłużył Pius I. Pius I. Męczennik. Co z mojego życia zostanie? Co z Twojego życia zostanie? Co czynisz w swoim życiu, żeby zostało? Zostanie to, co zostanie przeniesione do nieba. To wszystko, co na ziemi, jest doczesne.